Storytime po śląsku Luftbixa. Historia dzieje się w majówka. Pamiętam, byłem wtedy świeżo po skończeniu osiemnastki. Nudziło mi się, super pogoda była. Godą idę na dwór poszulać sobie z Luftbixy. Luftbixa, czyli po waszemu wiatrówka. Biera Luftbixa, idę na zegroda i ustawiam se pustopula po wodzie, czyli po twojemu butelka. Ustawiam se butelka, nieważne na razie w kierostrona i se szczylą. Jak to na wsi? Wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Więc sąsiad, kiedy jest o rok młodszy, widzi, że se szczylą, przychodzi do mnie i się pyta, czy se może poszczylać ze mną. Godą mu, żaden problem, zapraszam. I teraz muszę wyjaśnić, jak była ustawiona ta pula do szczylania. Tu jest ustawiona ta pula i szczylamy sobie w ta strona, ja tu, a tu jest działka sąsiada. Kolejnego sąsiada, nie tego, co przyszedł do mnie szczelać, no kolejnego. Idealnie w prostej linii. I jo, że miałem już jakieś tam doświadczenie ze szczelania z tej Luftbixy, no to nawet mi na myśl nie przyszło, że mógłbym jakoś tak przeszczelić, w kogoś trafić, no cokolwiek. I nie wpadłem na to, że jak przyjdzie ten sąsiad ze mną szczelać, no to mam jakoś ją przestawić. Poszczelaliśmy se z godzina, półtorej, spokój, nic się nie dzieje. Ostatni szczał, jo od dołek i sąsiad do mnie godo, to pójdź, daj ostatni, jos ostatni rozszczela i idziemy. Godo mu, no dobra, szczel se. Szczelił se, patrzy się tak na mnie i go do ty. Ja szczeliłem w sąsiada. I on się zaśmiał i mówił, no nie, no przez to, nie, to jest niemożliwe, nie? No i on jakoś, nie wiem, zbagatelizował to i my się rozeszli, poszliśmy do domu. Jak dziś dzień pamiętam, że wjadłem se wtedy na kolację szproty, nie? Chamski szproty w sosie pomidorowym zacząłem se wtedy wdupiać. 15-20 minut jem i co? Dzwonek do drzwi. Oczywiście, kto u nas otwiera dwierze? Jak coś się dzieje? Babcia. Jem se te szproty i tak jednym uchem nasłuchuję, kto tam zadzwonił. I słyszę, że coś tam się dzieje. Wychodzę już na schody, bo ja mieszkam na piętrze i babcia woła, Wojtek, policja do ciebie. Ja już taki obsrany, nie? Już pełne galoty, wszystkie te wizje przed oczami, godą, on chyba nie żartował, nie? Idę w stronę drzwi, tamkaś stoi ta policja i oni tak przy babci, bo oni nie chcieli w ogóle jej powiedzieć, o co chodzi, nie? Nie powiedzieli jej, o co chodzi i kazali mi od razu zawołać. Ja się tak wyłaniam zza tych drzwi, a oni tak do mnie godają w obecności babci. Pan zabił sąsiada. Ja byłem sztywny. Babcia to myślała, że się przewróci na miejscu. Nie było w ogóle gotki, tak jak stołek, tak mnie zebrali ja. Kozali jedno wziąć ta wiatrówka i śród. Nie było w ogóle możliwości do gotki. Zapakowali mnie do auta i pojechali mnie na komisariat. Tam mnie wypakowali z tego komisariatu. Jeszcze on jest w naszej wsi tak położony, że dosłownie naprzeciwko tego komisariatu był tak zwany grzyb. I pod tym grzybem były miejsca spotkań wszelkiej młodzieży. I to wyglądało tak, że wypakowuje mnie z auta dwóch policjantów i mają Luftbixa. Wszyscy się patrzą na to, nie? Weszli mnie tam do tego komisariatu, to się, wszystko w ogóle, to się tak ekspresowo odbywało, wzięli mnie od razu na jakiś taki ala przesłuchani i gadają, czemu zabiłeś sąsiada, do, takimi tekstami do mnie, nie wiem totalnie o co chodzi, tłumacza, że ostatni strzał oddał sąsiad i sąsiad mi się przyznał do tego, że najprawdopodobniej, no, to on coś zrobił, nie jo. I trwało tam 15 czy 20 minut, to przesłuchanie, kozali mi wyjść. Jo wyszłech i patrzę, na tym komisariacie już jest też ten mój sąsiad, kiedy ten ostatni strzał oddał, nie? Jo wychodzę, on wchodzi. Coś tam go maglują, ja już normalnie siedziałem tam, płaczki w oczach, nie, ja już miałem wizja tego, jak siedzę, jak rodzina mnie odwiedza, no straszne rzeczy, nie? On wylos, spłakany. Ja myślę, ja piernicę, nie? I zaś wołają mnie. Wołają mnie i mi go dają, sąsiad zeznął, że to pan umyślnie strzelił w sąsiada. Ja sobie myślę, co jest w ogóle grane, nie? Jakie jaja? No i tam przegadałem im, że to nie jo, mają go przycisnąć, to im się przyznał, bo to naprawdę nie było jo. I zaś to samo, ja wychodzę, on wchodzi. No i tam on już się im przyznał, że to był on. I oni dopiero po tym, jak już doszło do tego, kto się przyznał, powiedzieli nam, że ten sąsiad żyje. My cały czas byli utrzymywani w takiej narracji, że chłop, chłopa już nie ma, nie? I nagle oni nam gadają, że on żyje. Ja go dam, ja pierniczę, no to jest, to są jakieś jaja. W ogóle przy zbieraniu tych zeznań, jeden zbierał zeznania, a drugi obok liczył śród, kiedy został w tej puszce z tej wiatrówki. Tam było 200 czy 300 w ogóle sztuk. Czaicie, że on śród po śrucie to liczył? To jakoś tak mega dokładnie wtedy było. Ta wiatrówka zarekwirowali, to na jakieś badania miało iść. Ja go dam, Boże drogi, nie? Pozbierali tam wszystkie te zeznania, minęło, nie wiem, kilka godzin. No i co mają zrobić? No wypuszczają nas tego komisariatu, bo sąsiad żyje. Sprawa będzie się tam jakoś toczyć dalej, nie? Przyjechałem do domu, rodzice już o wszystkim wiedzieli. Ja piernicę, jaki larmo, jego dom, Boże drogi. I tata do mnie z takim tekstem. My tego tak nie możemy zostawić, idziemy do tego sąsiada go przeprosić. Jo, zapłakane, nie? Jo, Bogu ducha winny, ale bo moja wiatrówka
I ją musiałeś przeprosić, ale no dobra, skuliłe głowa i godą idymy, nie? Poszliśmy do tego sąsiada. I jak ja to ujrzałem, nie? To było coś niesamowitego. Czajcie to, że chłop... Do przypomnienia. Tu powiedzmy jest miejsce, kaj był oddawany strzał. Tukaś był ten sąsiad. My to liczyli, bo to było niemożliwe. Około 120 metrów, staro wiatrówka. W ogóle nie modyfikowano, do czego w ogóle za chwilę przyjdę. I chłop z takiej odległości dostał, uwaga Kai, idealnie w czoło między oczy. I oto ujrzałeś dopiero jak go poszłeś przeprosić tam, nie? Bo na tym komisariacie nic się nie dało dowiedzieć, jak ja to ujrzałeś. I ja pierniczę. To było niesamowite. To było po prostu niesamowite, żeby z takiej odległości strzelić. I tak precyzyjnie. I oczywiście, jak to na kochanej wsi bywo, mamy Żabkę. I tego samego dnia w Żabce ludzie zaczęli gadać. Zmieńmy imię i nazwisko tego gościa, który został postrzelony na, nie wiem, Jacek Machoński. To ludzie w Żabce gadali, że Machoński schylił się i został postrzelony w jelito grube. Ludzie na wsi takie pierdoły cisną, nie? To jest po prostu niesamowite, ale tak działa wiocha. Oczywiście ten sąsiad, który strzelał, od tej pory do dzisiaj jest nazywany snajperem. No bo nie oszukujmy się, ale precyzja, z jaką został dokonany nieumyślny, podkreślmy nieumyślny strzał, no była nie do powtórzenia. Sprawa w ogóle ciągła się z pół roku, ale zakończyło się to tak, że ją miał proces zaoczny za używanie broni w celach niesportowych i musiał ich zapłacić za testy balistyczne tej Luftbixy, czy ona nie jest jakoś modyfikowana, bo nikt nie umiał uwierzyć w to, że ona z takiej odległości była w stanie postrzelić człowieka, nie? A snajper, czyli kochany sąsiad, który strzelał, z racji tego, że był nieletni, to co się odbywało w sądzie rodzinnym, i pani sędzina mu sprawa umorzyła, bo sąsiad był na tyle w porządku, że wiedział, że to są jakieś łozieńcze wygupy i stwierdził, że nie będzie robić jaj. I na sam koniec stawiam dokument z poświadczeniem, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce.